Hello, hello, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro i witam was w kolejnym odcinku, oczywiście z czego? Atomic Heart. No właśnie, i patrząc na wasze komentarze, na które w sumie przed sekundą odpowiedziałem. No właśnie, co wy mi tam polecacie? Stwierdziliście, że nie używam R-ki do segregowania wszystkiego. Że staram się to używać, ale z czasu, no niestety... Jak to lama u mnie czasem bywa, zapominam o tym, ale zazwyczaj to robię. Zazwyczaj to robię, dlatego postaram się teraz robić to częściej. No i właśnie, myślę, że tak, to możemy sobie przenieść. O, dobra, to nam ładnie cofa. To możemy sobie też przenieść i ogólnie jak sytuacja wygląda. Stwierdziliście, że czerwone, ogniste kartusze są do dupy. I to właśnie... Nie, tego nie chciałem usuwać. To właśnie ogólnie usuniemy w tej chwili. Oprócz tego. To sobie jednak zostawimy. Jezu, czemu to tak przeskakuje? No nieważne. Z tego co mi wiadomo, teraz będziemy z czymś walczyć. Nie wiem dokładnie z czym, ale z czymś tam sobie będziemy walczyć. Dlatego myślę, że musimy się do tego lepiej przygotować. To możemy wyrzucić, bo to się nie przyda. Amunicja to standardzik, możemy sobie ją zestakować ładnie tutaj. Myślę, że musimy zrobić więcej amunicji i przy okazji wziąć może jakieś apteczki dodatkowe, no bo wiadomo, różnie to może za chwilę być. Zdemontujemy sobie te zapasy. Żałuję, że tego shotguna wtedy zdemontowałem. Naprawdę, mega żałuję, że go zdemontowałem, bo shotgun wcale nie był zły. A w sumie zlemiłem właśnie go demontując. No ale cóż. Czasem tak bywa. Myślę, że jeszcze jeden kartusz elektryczny też sobie możemy wziąć. Gdzie mówiliście, o ognistym czy o zamrażającym? Chyba o ognistym, że jest taki do dupy. No ale dobra, jest jak jest. Dodatkowo, rękojeść do gwiazdeczki, która jest świetna, naprawdę jest świetna. Zwiększa szybkość ataku. Mam nadzieję, że damy radę sobie już na maksa zainstalować, w co wątpię, ale... No właśnie. 7 sztuk potrzeba nam. Wypada to z tych przeciwników. Pospolite z tych. Dupa! Dupa, dupa, dupa. Większy szybkość ataku. Wolałbym jeszcze ten drugi poziom sobie zrobić. Dodatkowo wy mówiliście o tym strzale od tyłu. To nie jest ten podbródkowy jest do dupy. Tylko mówiliście o tym strzale od tyłu i myślę, że bardzo chciałbym zdobyć sobie ten schemacik. Niestety on nie jest dostępny od początku. No więc no wyszło jak wyszło. Ogólnie jeszcze właśnie, co my tutaj mamy, czego moglibyśmy się pozbyć? Grubas, czy on się nam przydaje? No czasem się przydaje, nie powiem, że nie. Dominator też się przydaje. Musimy zrobić więcej amunicji. Aj, tam nie tu amunicję. Mamy tego od cholery, więc możemy szaleć. Możemy szaleć, myślę. Jak w Pokemonach. 752, no elegancko. Zajebane całe ku. Ale myślę, że może być. Czy mi się to nie zestakowało to? Ej! Czemu mi się nie stakujesz? Czemu mi tutaj miejsce na dysku? W ekwipunku marnujesz. Ile mamy polimerów? To też jest bardzo ważne pytanie. 150 polimerów. Czy my możemy w coś zainwestować? To jest już powrót niestety. Możemy to sobie delikatnie przyładować. 75 plus 87. Powtórne takie nazwiska. Pierdę, ja posłucham. W sumie tak sobie myślę, że tak naprawdę te trzy perki to już tam nie są zbytnio potrzebne. To by nam się bardziej przydało. Masowa telekineza. 144. Z krwiobiegu. W ogóle nie inwestujemy w osłonę. Nic a nic nie inwestujemy w osłonę, a ta osłona może nam dupę ratować. Odbija światło laserów w stronę atakującego, to jest spoko. Ataki bronią białą uzupełniają zapas, też spoko. Odbijanie, samo odbijanie, no ale samo odbijanie nic tym nie da. Kurde, nie wiem. Myślę, że zainwestuję w szok. Jak element nie dostaje? Uuuu, to tego jeszcze nie mamy.
Ja myślę, że już skończymy to na maksa, ale niestety. Dobra, ale jest git, mamy szybsze ładowanie. Brakuje nam 87, nie jest źle. Dobra. No to co, idziemy chyba, nie? Jezu, się wstraszyłem, co tu się dzieje? I ogólnie, kochani, nadal robię ten cholerny stolik. Dzisiaj się bawiłem z silikonowaniem cholernych pleksji. Naprawdę ja już mam tak kurwa tego dość. Po prostu dramat. Ja nie jestem, że tak powiem, uzdolniony manualnie. Co prawda remonty i tak dalej robię. Co to działko elektromagnetyczne? Co? Bo ja tutaj takie maniany odpieram. Tam tu się jest jakieś ciało. A tutaj mi dają nowe schematy? No właśnie, to jest nie fair. No i tak, robię to ten cholerny stolik pod tą drukarkę 3D. Co prawda drukuję sobie po niektóre części na drukarce, dla której jest stolik, to jest śmieszne. Co zatem wybieracie? Więc tak to działa. Co my tutaj mamy? Działko elektromagnetyczne, tylko nie mamy zasobów na nie. I boję się, bo mógłbym tego dominatora na przykład rozwalić i zrobić sobie to działko. Bo to jest na tej samej zasadzie z tego, co widzę. Tylko czy to nam da te zasoby? 20... demontaż. Demontaż, nie. To było to, to chyba nie jest grubas. Chyba nie. Dominator, no właśnie. Otrzymasz. Co my tam otrzymamy? Jakieś dirty małki. Nie, no to nie. Nie otrzymamy tego, co chcemy. Więc dupa. Wracamy do tego, tak jak było. R-kę klikam, żeby nie było w ogóle. Możemy zdemontować w sumie. Dużo nam to nie da, ale. No, jest git. Dobra, nie przedłużamy, bo to 7 minut odcinka. Nagadałem się. Trochę się nagadałem. Nora, powiedz mi, że to ty. Autoryzacja? Nie, to nie Nora. Major Nieczajew, kryptonim P3. Ja jestem kryptonim Dziki Dzik. Nie poszedłem tam z tyłu, teraz żałuję. Tym razem mnie nie nabierzesz. Dorwę cię, sukien synu. Słyszałeś mnie, chuju? Koniec zabawy! Tu jesteś. Zawsze depczesz mi po piętach. Gdzie dziewczyna? Larisa, ona rzuciła mnie. Wyobrażasz sobie? Nawet nie wiem, gdzie teraz jest. Może już nie żyje. A co z Mołotowem? Nie uwierzył Seczenowowi, tak? Mołotow nie żyje. A więc wszystko się zgadza. Co ci się zgadza? Kolektyw zostanie aktywowany i nastanie koniec. Koniec? Tylko dlatego, że ludzie będą kontrolować roboty myślami? Sam stworzyłeś ten system tempaku. Ale nie miałem pojęcia, jak Seczenow zamierza go wykorzystać. W przeciwieństwie do ciebie, nie planował nikogo zabijać. O, naprawdę? I ty w to wierzysz? Dlaczego w takim razie te pokojowo nastawione roboty zaczęły masakrować ludzi? To ty ludzi? Zmieniłeś im oprogramowanie! Czyżby? Jak możesz być tak głupi? Czy ty w ogóle masz pojęcie, jak długo trwa napisanie funkcjonalnego algorytmu choćby do jednego robota? A jest ich kilkadziesiąt modeli! I co z tego? To z tego! Że tryb bojowy był częścią oprogramowania od samego początku. Owszem, nikt nie sądził, że zostanie aktywowany tutaj, w Związku Radzieckim. To akurat moja sprawka. Ale zapewniam, że Seczenow planuje coś znacznie gorszego. Dlatego muszę go zatrzymać! Wystarczy! Mam dość tego pierdolenia. Powiesz mi w tej chwili, jak wyłączyć tryb bojowy, jasne? Przykro mi... Ale nie pomogę. To się okaże. Wszystko już przygotowałem. Stój! Ten dzień miał być... Stój, dla nas. O, w dniu uruchomienia kolektywu miałem się jej oświadczyć. Jakie to symboliczne, że miało się to odbyć tu. W tym teatrze. Stać! Ręce! Przekaż to Larisie. Kurde. Nie! Ja pierdolę! Nie! Kurwa jego mać! Ale burdel! Ja pierdolę, ty pajacu! Tym razem na pewno nie żyjesz.
Cholera. Petrzy do Czełomieja. Zgłoś się. W końcu. Masz Wiktora? Pietrow się zabił w dość kreatywny sposób. I nie mogłem nic zrobić. Cholera. Głowa jest cała? Tak. Właśnie na nią patrzę. Strzeż tej głowy, Petrzy. Wyślę specjalny pojemnik. Włóż ją do środka. Reszta przebiegnie automatycznie. Znowu źle. I już. No to mamy główkę. Nie trać głowy. O Jezu, jaki ty brzydki w tym świetle. No i co, już? A czemu ty nie masz trybu bojowego? Ciekawe. Ogólnie to nie jest tak, że ja bierę Seczynowi, żeby nie było. O kurwa, aleś ty urocze. Już walczymy? Dobra, już walczymy, widzę. Natasza, ty to jesteś kurwa urocza jak nie wiem. A lubisz to? O nie, nie to! Nie to? No, ty lubisz. Hehehe, Nataszka. Hehehe, Rosia. O kurwa, dobra, ona też tak potrafi. Wow. Ty, Rambo, uspokój się, halo. Rosia. Wszystkim? Jesteś easy. Nie teraz. Darujmy sobie na chwilę rozmowy, dobra? I to miało być ciężkie? Przeszukałeś zwłoki Pietrowa, mój drogi? Znalazłeś przy nim złote pierścienie? Nie, Pietrow nic przy sobie nie miał. W porządku. Natychmiast zgłoś się do kompleksu Pawłów. Tak jest. Już tam idę. Nie, no to było za easy. Naprawdę? Ty byłaś taka wrażliwa? Nie, no jestem zawiedziony. Jestem mega zawiedziony. Hej ty, tak ty z durną miną, chodź tu. Coś ty za jeden. Maniery, jestem Stefan Łastuczkin, dyrektor artystyczny teatru imienia Maji Plisieckiej, którego geniuszowi zawdzięczacie cały ten splendor. Dobra, nieważne, po prostu przeciągnij moje zwłoki do wyjścia. Kiedy przybędą ratownicy, mają mnie znaleźć pierwszego. Moje wspaniałe ciało zaszczyci pierwsze strony gazet na całym świecie, nie tylko w Związku Radzieckim. No dalej, głupku, nie stój tam jak jakiś debiutant. Dyrektor teatru ci rozkazuje. A więc co, ty urządziłeś w teatrze burdel? Obawiam się, że Pietro wystawił najlepsze przedstawienie, nie ty. Dobra, powiedzmy o burdelu. A więc to ty urządziłeś w teatrze burdel? O, czyli kolejny twardogłowy świętośnik. Dałem ludziom to, czego chcieli i na co zasługiwali. Wszystko można kupić i sprzedać. Dusza każdego człowieka ma metkę z ceną. Wystarczy ustalić, kto jaką walutę przyjmuje. Masz spore wymagania jak na trupa, wiesz? Co ty nie powiesz? Szczerzysz już zęby? Co za cudowny, choć plebejski grymas. Pamiętaj, chłopcze, wyprężenie piersi i pokazanie charakteru nie znaczy, że naprawdę masz jakikolwiek charakter. No dalej, zrób już, co ci każą. Jesteś popychadłem Seczenowa, powinieneś przywyknąć do wykonywania poleceń. Straciłem zainteresowanie rozmową z tobą. Ja z tobą też, ale ci kusunę na twarzy. To byś tak dobrze zapamiętał. Dobra, to jest zupa z bobra. Co my tu dalej mamy? Możemy wejść na górę, w teorii. No ale oprócz tego widzę tu jakieś fanty. Przynajmniej widziałem je przed chwilą. Tu były te fanty. To nasza czwarta sesja. Nagrywam ją szczebiotem do waszej kartoteki. Opowiedzcie mi o sobie. Jaką jesteście osobą? Czy nam się to nie włączyło do końca?
Potem wyobraźcie sobie, powiedział: w wielkim finale na scenę wyjdzie nasza najstarsza piękność. Pojebało go? To stary model, cholernie trudny do zaprogramowania, więc pomyślałem, to moje przedstawienie i ja będę decydował, co się w nim dzieje. Wy, towarzyszu, jesteście programistą, więc albo programujecie z uśmiechem na ustach, albo wynocha z mojego teatru. Towarzyszu Łastoczkin, całkowicie rozumiem. Ja tylko chciałem coś zasugerować. Nie wolelibyście czegoś nieco cięższego? O, to mi się podoba. Co konkretnie macie na myśli? O, coś niesamowitego. Wszystkim się spodoba. Nie, no nam to definitywnie tam przerwało wtedy. Przebiotki. A potem wyobraźcie sobie Duża scena. To nasza czwarta sesja. Nagrywam ją szczebiotem do waszej kartoteki. Opowiedzcie mi o sobie. Jaką jesteście osobą? Jestem wzorowym obywatelem Związku Radzieckiego i ciężko pracującym członkiem społeczeństwa. Żyję nauką i kierują mną dwie pasje. Miłość i roboty. Czy jestem dobrym człowiekiem? Ależ oczywiście. Dobrym człowiekiem. Znaczy, wiecie co, nie to, że mówię. Cetunowi nie ufam za grosz, bo widzę, że on kombinuje coś znacznie większego. I podejrzewam, że coś tu zaraz nie będzie grać. I definitywnie ta jego... Inaczej. Definitywnie to, co się dzieje tutaj, jest jego również dziełem. Tam nie mogę wejść. Nie, nie zbaguj się! Shiro, nie! Wziąłem wszystko? Wziąłem. Dobra, idziemy. Idziemy stąd. Pokój rekreacyjny. Nie, ale wiecie co, naprawdę się... Jaki jest wasz status, towarzyszu majorze? Wyczuwam utratę skupienia i intensywny przypływ emocji. Mój status? Mój status jest taki, że odchodzę od zmysłów. Znowu nie wykonałem zadania. Wiktor nie żyje, a ja trzymam jego głowę w jakimś słoiku. Tymczasem Sechenov uważa, że wszystko idzie doskonale. Rozumiesz? Nie, towarzyszu majorze. Sporo swego czasu przeszedłem, ale nigdy nie nosiłem czyjejś głowy jak trofeum. Widziałeś tego wielkiego robota w teatrze? Charles do diabła, w teatrze był robot bojowy. Ale wiesz, co mnie wkurza najbardziej? Nie, towarzyszu majorze. Pierścienie. Cholerne pierścienie, które dał mi ten pieprzony Pietrow. A wiesz, czemu mnie wkurzają? Nie, towarzyszu majorze. Ja też nie. Szlak. Dobra. Już nieważne. Nic mi nie jest. Idziemy do Pawłowa. Masz jakiś pomysł? Pawłow to tajny kompleks położony w odosobnionej części zakładu 3826 o nazwie Sachalin. Biorąc pod uwagę liczebność wrogów, dotarcie tam pieszo byłoby wyjątkowo trudne. Sugeruję znaleźć pojazd. To także doskonały czas na dalsze ulepszenie waszego wyposażenia. Radziłbym poszukać kolejnych poligonów, towarzyszu majorze. Ale wiecie co? Dosyć narzekania. W drogę. Już dobrze, majorze. Jak chcecie. Ja zgubiłem chyba jakiś wątek, bo nie przypominam sobie, żeśmy dostali jakieś pierścienie. Dostęp przyznany. Aczkolwiek mogę się mylić. Weźcie mi w razie czego stamtujcie, kiedy ja dostałem jakiekolwiek pierścienie, bo naprawdę nie pamiętam. Po prostu nie Proszę pamiętam. Wybrać procedur. Chcę zrobić ten nowy karabinek, ale nie mamy... Dobra, nie mam rzeczy, dobra. Naprawdę nie pamiętam, kiedy my dostaliśmy jakiekolwiek pierścienie. Nie przypominam sobie. Tam jest wyjście, ale tu coś jeszcze jest. No i widać, że nawet gra nam sugeruje, żebyśmy te poligony przeszukali. To było nawet w miarę trudne. Pytanie dlaczego? Coś tu jest? To jest druga strona... Nie. To jest ta sama strona. Ej, no chamstwo w państwie! Czemu tu... A, to może tu będzie przejście. Ale dziwne. Podobało się przedstawienie? Dziękujemy. Zapraszamy ponownie. Zapraszamy ponownie. Z
Spodziewamy się nowej partii niesamowitych robotów dla waszej rozrywki. Następne przedstawienie będzie jeszcze ciekawsze. Za rok zapraszamy na drugą odsłonę. Widzę, że tak się spodobało, że aż się nie chce wyjść. Po bilety zapraszamy do kasy na drugim końcu polu. Przypominamy o przekąskach. Zapraszamy do baru. Czy zostawiliście coś w szatni? Proszę przejść do łazienki. Wyjdź stąd! Wow! Nie. Dawaj, ja chcę iść stąd. Znaczy, chcę wejść tam dalej. Ej, no czemu tam otworzyliśmy to, skoro tu nie ma przejścia? Nie rozumiem tego. Ja o czymś zapomniałem. Irytuję mnie, że jestem... Petrzy, oczekuję was w kompleksie Pawłów. Wszystko jest gotowe na wasze przybycie. Będę jak najszybciej. Sugeruję przemieszczać się pomiędzy kompleksami samochodem. Na powierzchni występuje wzmożona aktywność sadzonek. Wszędzie rozpanoszyły się mutanty. Jasne, mutanty, rozumiem. To wszystko? Jeszcze tylko jedno pytanie. Nie, filatowej nie było. Rozumiem. Nie znaleźliście przy Pietrowie żadnych złotych pierścieni? Powinny być dwa z wygrawerowanym wewnątrz Beta 1 i Beta 2. Nie, nic przy sobie nie miał. P3 bez odbioru. No właśnie, ale to my teraz okłamujemy? Jak tam, synu? Wciąż w jednym kawałku? O, babcia Zina. Długo się nie widzieliśmy. Miewałem lepsze dni, ale tak, ciągle jestem w jednym kawałku. Dobrze słyszę? W końcu dorwałem tego zdania Pietrowa. Nic ci nie umyka, co? Tak, dorwałem. Niestety sam się załatwił, zanim go dopadłem. Nie martw się. Jeśli masz jego głowę, to wkrótce będzie po wszystkim, a wtedy w końcu się wyśpisz. Już nie mogę się doczekać. A mogę do ciebie zajrzeć? Napijemy się może herbaty. Zaglądaj, kiedy chcesz. Swoją drogą, czy podczas pogoni za Pietrowem nie znalazłeś aby grawerowanych złotych pierścieni? Nie, babciu. Pietrow nic przy sobie nie miał. Cóż, nie szkodzi. Uważaj na siebie, synku. Wpadnij, jak będziesz czegoś potrzebował. Co oni mają z tymi pierścieniami? No jak jestem na otwartej przestrzeni do kur... nędzy. Majorze, dlaczego wszystkich okłamaliście? Pietrow dał wam pierścienie przed śmiercią. Bo wszyscy okłamują mnie, nawet doktor Sechenov. W ogóle się tego nie spodziewałem. Na jakiej podstawie doszliście do tego wniosku? Przemyślałem to, co powiedział mi Pietrow. A mógłbym prosić konkretniej? Pietrow powiedział, że roboty od samego początku miały tryb bojowy. I że nie mógł sam ich wszystkich przeprogramować. I to wszystko prawda, cholera. Dlaczego? Bo Pietrow był tchórzem, programistą, nie wojownikiem. A te roboty umiały walczyć. Na pewno to nie on je zaprogramował, bo nie miał bladego pojęcia o walce. Ta cała Natasza miała rakiety. Skąd je wzięła, co? Przecież to był robot budowlany. Pietrow musiałby jej zainstalować wyrzutnie rakietowe. On się nie znał na takiej technologii. Nie mógł się włamać do fabryki robotów i zrobić wszystkiego po swojemu. Oszukał centralę, żeby wzięła niewinnych ludzi za atakującą armię. Nic więcej. Więc jakim cudem robot budowlany miał wbudowane wyrzutnie rakietowe, co? Skąd cywilna drofa miała działko? Albo Sowa karabin maszynowy? Teraz to dla mnie oczywiste, tak jak mówiłeś, zmieniła mi się perspektywa. Niestety, po przeanalizowaniu dostępnych mi danych jestem zmuszony wyciągnąć ten sam wniosek. Tym bardziej, że coś wam umknęło. Co masz na myśli? Właśnie to. Posłuchajcie nagrania. O jakiej odpowiedzialności pan mówi, towarzyszu Sechenov? Czy pan w ogóle rozumie, że jeśli Amerykanie odkryją, że wasze roboty są w stanie przełączyć się w tryb bojowy, to gwarantuję, że dla pana projektu będzie to oznaczało koniec. W mojemu zdumieniu nie zwróciłem początkowo dostatecznie uwagi na słowa roboty można przełączyć w tryb bojowy. Uznałem je za barwną przenośnię, zwykły atak Mołotowa na doktora Sechenova. Ale już jasne, że Mołotow mówił dosłownie. Politbiuro wiedziało od samego początku, że cywilne roboty radzieckie mają tryb bojowy. Projekt Atomowe Serce. Pietrow nie kłamał. Sechenov i Politbiuro chcą podbić Stany Zjednoczone i cały świat. Co zamierzacie zrobić? Przemyśleć to. No właśnie. Ej, to nie jest głupie. To nie jest głupie, co tutaj było powiedziane. Atomowe serce. No kurwa, kto mnie tak napierdala, co? No kto? Co tu się dzieje? What? Który to dzikus? Tutaj jest ten tatpus. Pyk, 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 to sprawdzę. A wszystko? Wszystko wzięte. O, tam jest skrzynia. Szynek sobie nie odpuszczę, zapomnij, ta. Ale myślę, że...
Myślę, że poligony to my sobie odwiedzimy. Ogólnie, jeżeli dalibyście mi informację, że tą grę da się w dalszej perspektywie potem przechodzić, już po zrobieniu całej fabuły, to przeszlibyśmy wtedy na streamy, jeżeli chodzi o Atomic Heart. A tak to nie wiem. Nie wiem, nie mówicie mi takich rzeczy. Czemu wy mi takich rzeczy nie mówicie? Ja siele, drodzy. To się nie godzi. Nie, jeżeli naprawdę macie informacje na temat tego wszystkiego, czyli... Kurwa, jak nie jesteśmy na przestrzeni? Jesteśmy na przestrzeni. Czyli czy można grę przechodzić już po ukończeniu fabuły, typu poligony i tak dalej, to ja z przyjemnością taką informację od was uzyskał. O, ale ciebie tutaj musimy bić. Wiem, że mogę dostać patapona, ale... Bania. No jak? Co tu się od Janie Pawla? Gleba. Ty to w ogóle umieraj. Kurwa, ja nie wierzę w to. Do góry. I ani słowa więcej. No nie. White guy. Tam cała kamera jest, nie? Nie. Chleba. Wszystko wzięte? Nie, bo to są skrzynie. Skrzyń to ja nie omijam. Nie ma takiej opcji. Zawsze taki schemat może wpadnie. Już nie powiem, irytuje mnie bardziej to, że te schematy na mnie wpadają. To mnie bardzo boli. Mega mnie to boli. Czy ja już mam mapę? Dupa, nie mam mapy. Mówiliście, że to jest sporo bugów w tej wersji, jeżeli chodzi o Microsofta. Jestem w stanie w to akurat uwierzyć. Naprawdę jestem bardzo w stanie w to uwierzyć, że to jest mega dużo bugów. I ani jednej chyba aktualizacji jeszcze nie było na Microsoft Store. Porażka. Czyli też mamy płuc teoretycznie. Który tam napierdala? Ciebie też się trzeba pozbyć jak najszybciej. O, ty kurwa, Rambo, uspokój się. Nie miałem wyjścia. Myślałem, że widzi nas kamera. A, żyjesz? Patrzcie go, jaki cwaniak. Ale jeszcze musiałbym przyjebać, nie? No jak? No, weź! Kurczę, są bugi, to po prostu... To się... Dobra, możemy do mnie wejść. Który to? Ty już żyjesz? Weź, nie żyj. Dobrze, brzmam, no. Z niego fajne przedmioty lecą. Tylko tak, jak my możemy tutaj wejść i jak my możemy tam przejść, to jest bardziej ważne. Na pewno z ciebie weźmiemy sobie skrzyneczko rzeczy. No i właśnie te teksty. To mnie mega interesuje, dlaczego tutaj do nas mówi jakaś kobieta. Wow. Chleba. Nawet nie próbuj ta. Dziady, gałgany. Tam już nic nie ma, nic nie ma. Tam tylko są samolociki, dobra. Myślę, że możemy spokojnie już jechać. Masz samochód, a nie tamten? Pogubiłem się w życiu. No wiem, że mnie widzisz, ale nie atakuje robotów. Charles, dlaczego wszystkich interesują te pierścienie? Interfejsy beta? Ponieważ działają, a powszechnie uważa się, że zostały zniszczone. Nikt nie udowodni ich istnienia, nawet kolektyw, kiedy już wystartuje? W szczególności kolektyw. Dla pozostałych jego członków ktoś podłączony za pomocą interfejsu beta nie będzie istniał. Ale sam będzie widział kolektyw. Tak, całą sieć.
Ktoś podłączony interfejsem beta nie będzie w stanie wpływać na kolektyw od wewnątrz, ponieważ nie będzie dla niego istniał. Ale będzie wiedział, co się w nim dzieje, tak samo jak każdy oficjalnie podłączony człowiek czy robot. Ale taki oficjalnie podłączony człowiek czy robot może się odłączyć, jeśli zechce. Wystarczy, że zdejmie myśl, prawda? Tak sądzę. Tak sądzisz? Nie jesteś pewien. Czy jest coś, czego mi nie mówisz? Nie mam wystarczających danych, majorze. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by ktoś zdjął myśl, skoro nosi się ją na głowie, a nie wszczepia w czaszkę. No to dobrze. Do góry, panowie. Stare baby jebać prądem. Nie myśl sobie nawet o tym! A żeś mi zirytował teraz? Ojojojoj! Jebany Chuck Norris. Gleba. Będzie tam tu internet... Shiro się kurwa zająkał. Gleba. Nie będzie tam mnie tu irytować, chciałem powiedzieć i nie powiedziałem, bo... No... Lasery! Lasery to tylko w Kapitanie Bombie! Piu, piu z laserka, koniec. Mówię, gleba to gleba. Wszystko? Nie wszystko. Te skrzynki tu zaintrygowały, a wy mnie tutaj próbujecie zabić. Nic wam nie zrobiłem przecież w życiu. Próbuję zasumrę. Który to padalec? Ten padalec. Mnie tu bił. Łuk, gnój jeden. Ja tego coś jeszcze widziałem, że coś lasło. No właśnie, ten las tutaj. Ty tym siusiaczkiem to mnie tam możesz se posmyrać. Zobaczmy, co umiesz. A ty przyjdziesz? Do góry. Do góry. Do dołu. Jak Pan Bóg przykazał. Wzięte, wszystko wzięte, jesteśmy teraz gotowi, żeby pójść sobie dalej. No jeźdź do przodu, czemu ty jeździsz do tyłu? Do przodu, części porozrzucane, nie ma części, ale tu coś może być. Kurwa, zanim ja dojadę do tego, do tej bazy, to trochę minie. 5 odcinków. Jest coś? Nie ma nic, a jest coś. A ty do góry lecisz. Gleba, pyk. Tyk. Dobre kombo. Takie się płaci. Tam też coś jest. Oho, już tam też... Nie. Nie. Czemu ja to robię? Mogę do ciebie strzelić? Strzelam do ciebie. Chodź tu. No chodź tu. Oho, to ma jednak swój opad. Lecisz do mnie. Może mnie wybijesz? Byłbyś chętny? No nie mów, że mnie kurwa nie widzisz. No, dostajesz glebę. No widzisz mnie przecież. To co oszukujesz? Aha, teraz jestem do ciebie niewidoczny, bo potrzebuję pomocy. No kurwa, nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Nie chcę umierać. Jeszcze nie. Moby mnie nie widzą. To mnie laserkiem smyrnie. Może gra inaczej zareaguje wtedy. Nie, on tylko ma efekt, znaczy animację tego, że jest... Ja się chcę zabić. Nadal liczę na to, że może gra mnie gdzieś zrespi blisko. Jezus Maria. Nie żyjesz. Proszę, bliski resp, żeby gra jednak zrobiła coś mądrego, proszę.
Tylko nie na skalę. Majorze Petrzy, oczekuję was w kompleksie Pawłów. O kurwa. Wszystko jest gotowe na wasze przybycie. Będę jak najszybciej. Sugeruję przemieszczać się pomiędzy kompleksami samochodem. Na powierzchni występuje wzmożona aktywność sadzonek. Dobra, wszędzie wracamy za chwilę, kochani. Mutanty. Jasne, mutanty, rozumiem. Witam mnie, kochani, ile chcecie. Dolazłem tutaj i zapomniałem włączyć nagrywanie. Wyciszyłem mikrofon, a nie włączyłem nagrywania. Jestem, kurwa, lama czasem, Boże. Dobra, ale niewiele straciliście, 3 minuty maksymalnie, tylko przejdę już na piechotkę. W sumie stąd, gdzie przylazłem. No i tak, tutaj zabiłem dwójkę kosmouchów. Ale w sumie to było szybkie, więc i tak luz. Tylko oprócz tego już sobie dodałem w perki. Dodałem sobie w perki, ja sobie jeszcze to zapiszę. Dodałem w perki, kochani, a dokładniej mieliśmy 190 neuropolimeru. Dodałem w szok ostatni i dodałem w masową telekinezę. Chciałem w to dodawać, ale niestety nie mieliśmy jeszcze tego, czyli byt telekinetyczny jest z każdą sekundą coraz silniejszy. Spoko, dodałem to, plus szok ostatni. Szok mam już na maksa zrobiony. Fajnie, fajnie. No i w sumie tyle. No i tutaj zacząłem iść, patrzę, mówię, kurwa, ile czasu już minęło, a tu dupa, nagrywania nie było włączonego. Tak więc tutaj nic jeszcze nie oszukiwałem, dopiero ich zabiłem, nawet jeszcze nie zabrałem lutu, a wiecie, że u mnie lut to jest rzecz święta. Więc nie oszukuję. O dziwo. O dziwo, dobra. Skrzyneczka jest. Jest. Moduły energii, nadprzewodniki, dupa, ja się dupa. Widziałem coś tu zielonego. Tutaj jest. O, 762. 700. 60. I 2. Dobra. Gadająca kura. Fantastycznie. Wykrywam silne połączenie między tym trupem a kolektywem. Najwyraźniej to naprawdę zbyt wiele. Nie wiem, czy nam przerwało, czy co. Weź przestań. Nie będziesz mi tego naprawiał chamsko. Czyli zrobiliśmy jakiś secret, bo w sumie ten achievement był. No się mapa już uruchomiła. Uruchomiła się mapa. Ona jest, ma za mały zoom. Naprawdę ma za mały zoom. Poligon numer 2. Tutaj się to robi. Tutaj odblokowujemy schematy. To jest poligon 11. Tylko jak te poligony odblokować? Bo rozumiem, że ten poligon to jest to, co my chcieliśmy odblokować na początku, tylko nie mieliśmy ciastka. Jak odblokować ciastko? To jest dobre pytanie. I tu w teorii mamy przejście dalej, no i mamy poligon 12. Ambulatorium. No, tych poligonów jest tutaj sporo, tylko mówię, jestem ciekaw, czy... Strzał do tyłu, gwiazdeczka, tutaj jest, nie, dobra, kochani. W takim razie, tylko czy my możemy sobie na przykład coś tu zaznaczyć? Nie możemy sobie zaznaczyć, miejsce jest, ale tylko tyle. Żeby tam wrócić, możemy chyba... Możemy tej kolejki używać? Czy my możemy używać kolejki? To jest pytanie za milion punktów. Właśnie nie wiem. Dlatego tam ktoś w komentarzach mówił, że zdziwił się, że ten cios nie jest dostępny od samego początku. To możliwe, że tylko, że robili się od razu poligony, a ja ich nie robiłem. Bo nawet nie wiedziałem, że je się da zrobić. To jest problem. To teraz pytanie, czy my się to możemy wrócić. Bo możemy sobie zrobić teraz takie odcinki, ze 2, 3, może ze 4. No właśnie stricte z tymi poligonami. To nie byłoby głupie. Nie byłoby głupie. Wiem, że tam nie wjadę. Albo w ogóle tą mapkę trochę poeksplorować, bo to też może być fajne. Bo tu jest bardzo dużo mobów, tu jest naprawdę bardzo mało czasu na eksplorację i to jest troszeczkę irytujące, nie powiem. Zobaczymy, czy go zabije na kita. Nie zabiło go na kita, nie opłaca się tak robić. Jestem za tym, żeby porobić troszeczkę mapki eksperymentalnie właśnie w ten sposób, żeby je trochę poeksplorować. Módl się do Boga złom!
Jeszcze żyje. Ty też jeszcze żyjesz. Kucie pungu. Więc kochani, zanim tak, bo to jest w sumie odcinek niedzielny z rana. Zrobię jeszcze jeden taki właśnie... Kurwa mać! Dlatego nie lubię tutaj eksploracji, bo tutaj się nie da eksplorować, to jest was za dużo. Mam zero alarmu, a czuję się jakbym po prostu grał w Battlefielda. Wdychaj, ścierwo jadę. To jest problem z tą eksploracją. To myślę, że jest dla mnie akurat minus. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie jest minus. Bo nie mogę sobie w spokoju po prostu pochodzić, popatrzeć. To non stop coś się dzieje. Non stop jest walka, non stop. Najgorsze jest to, że to jest nieskończona walka. To mnie boli. Wiecie, jakby te mapki się kończyły, to ja naprawdę nie miałbym z tym problemu. A one się nie kończą. O kurde, wejdź tam. Gałganie. Jeszcze no stop, mam wrażenie, że zaraz się zbaguje i będzie problem. Co się gapisz? Nie wolno tak robić. Dobra, wszystko? To jest masa skrzynek. Masa skrzynek, które chciałbym obrabować. Uuu! Dużo korków. Więc teraz ja żałuję, że troszeczkę zbyt intensywnie tutaj eksplorowałem. Bo tych rzeczorków mam od cholery. Tak straciłem na to od cholery. A teraz dają nam w sumie taką wolną rękę na eksplorację. Może nie warto zbierać wszystkiego. Ale ciebie to widzę. Mówi maszynista. Mamy awarię systemu sterowania. Pociąg stale przyspiesza i nie mogę go zatrzymać. Próbujemy... Andrzej, musisz wjechać w toru szybko! Czy ty oszalałeś? Nie! Jeśli będziemy tak dalej jechać z coraz większą prędkością, wjedziemy w środek wioski! Zabijemy masę ludzi! W przeciwnym razie... Zabijemy siebie, Igor! Tak czy siak, zginiemy! Ale możemy ograniczyć liczbę ofiar! Proszę cię! Masz rację. Mówi maszynista. Podjęliśmy decyzję o celowym wykolejeniu pociągu w celu ograniczenia liczby ofiar. O nie! Trzymaj się, Igor! Ale Andrzej! Rób to dla macierzy! Macierzy! No właśnie. No i wychodzi na to po prostu, że nie musieliśmy aż tyle eksplorować. Ej, co tu? Kurwa, naprawdę? Ja pierdolę, no to jest Battlefield! Teraz jeszcze umrę i będzie problem. Niech ja was tylko dorwę telekinezą. No właśnie. I co, już nie taki Battlefield, co, cwaniaczki? Nie? Zdychało to wszystko? Ojej. Ojej. Jak? Jezu, znów myślałem, że się zbagowałem. Chciałem zaśpiewać, jak to się zdarzyło, nie wiem. Skąd to? Który to napierdala do mnie? To był ty, Gamoń. Nie lubię tych robotów. To irytujące. Dawać mi rzeczorki. Dawać mi rzeczorki, a nie. Napierdala ta do mnie. Więc kochani, robimy to w ten sposób. Ja teraz idę na eksport. Nie idę z główną misją, bo wydaje mi się, że to nie ma najmniejszego sensu, przynajmniej na daną chwilę. A wy, kochane wy moje neguski, macie mi powiedzieć, czy chcecie bardziej fabułę, czy chcecie już trochę poeksplorować. Weź, nie cwaniakuj. Bo niestety muszę iść teraz na piechtę i nie mam innej opcji. Ja to po prostu zrobię tylko i wyłącznie cięcie i pewnie zaraz wrócę. No bo tak jak tutaj wydaje mi się, to jest właśnie ten poligon. Tylko jak do tego poligonu się dostać? Bo widzę, że da się, tylko nie mam ciasteczka. Skąd wziąć ciasteczko? Czy ciasteczko jest gdzieś tutaj w okolicy? Czy trzeba to eksplorować? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, a widzę, że ten zamek ma to ciasteczko. Niestety tego ciasteczka nie mogę znaleźć. Greba. Dobra, kończymy moi drodzy. Pamiętajcie o subskrypcji, komentarzach i o tym filmu. Grał do was Shiro standardowo. Ja wracam do gry. Na moście jest jeszcze jeden.
Na pewno się tam przejdziemy. Dobra. Szybkie. Dzień dzisiaj, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.